Magiczne drzewo otrzymało Emmy Award, najważniejszą nagrodę w dziedzinie filmu telewizyjnego, nagrodę, która jest nazywana telewizyjnym Oscarem. Świeżo wróciliśmy z Nowego Jorku, jeszcze pełni radości, pełni dumy z tej naprawdę niezwykłej nagrody. To jest ogromny sukces nie tylko mój jako reżysera tego filmu, ale też ogromnej grupy ludzi, którzy współpracowali i współtworzyli ze mną ten film, również aktorów, świetnych dzieciaków, które grały w tym filmie. Chciałbym serdecznie namówić do oglądania tego filmu. To jest cykl telewizyjny, bardzo słynny na całym świecie, natomiast w Polsce możemy go oglądać na dwa sposoby. Jeden z nich to jest oglądanie go na stronie internetowej Telewizji Polskiej i TVP, gdzie można zobaczyć wszystkie odcinki. Chcę też powiedzieć, że zakończyliśmy zdjęcia do filmu fabularnego, filmu kinowego. To jest zupełnie nowy film, zupełnie nowa historia, ale bazująca na tej samej idei. Film ma zakończone zdjęcia, grali w nim Andrzej Hyra, Hanna Śleszyńska, Agnieszka Grochowska, wspaniałe dzieciaki. Będzie gotowy w drugiej połowie 2008 roku. Bardzo zapraszam do oglądania Magicznego Drzewa.